Na dzisiejszej imprezie, tu na scenie, wystąpi około 200 małych artystów z 9 malborskich przedszkoli. Pracuje w przedszkolu niepublicznym Czerwony Kapturek. Proszę powiedzieć, kiedy powstał pomysł, żeby zorganizować tego typu przegląd, bo jak jest tutaj napisane, jest to pierwszy tego typu przegląd w Malborku. Żeby zorganizować taki przegląd, już pomysł mieliśmy wcześniej. Było to zainspirowane jasełkami, które są organizowane przez Malborskie Centrum Edukacji i Kultury w ramach Bożego Narodzenia i w Sztuce. Uznałyśmy, że teatrzyki to jest tak fajna forma, która jest lubiana zarówno i przez dzieci, jak i przez nauczycielki, że szkoda tego nie wykorzystać. Często robimy teatrzyki tylko w przedszkolu z okazji takich uroczystości, a tu możemy pokazać się szerszej publiczności. Spodziewały się Panie tak dużego odzewu ze strony malborskich przedszkoli? Zupełnie nie. Byłyśmy nawet zaniepokojone, czy w ogóle ktoś będzie zainteresowany tym naszym pomysłem. Jednak jak się okazało, zainteresowanie było bardzo duże, co było widać wśród frekwencji dzisiejszych dzieci, których było prawie 200. Co było największym wyzwaniem w organizacji tego festiwalu? Dobranie kolejności występów, tak żeby te mniejsze dzieci mniej oczekiwały, te starsze mogły trochę poczekać dłużej, jak również pozyskanie sponsorów. Pierwsze koty za płoty, czy można już powiedzieć, że następne edycje także będą się odbywały? Bardzo byśmy chciały. Patrząc na frekwencję dzisiejszą, widzimy, że jest zainteresowanie i bardzo byśmy chciały, żeby ten przegląd wpisał się na stałe w kalendarzu malborskich imprez. Tego typu inicjatywy na pewno nie udałoby się zorganizować bez sponsorów. Jakieś podziękowania do sponsorów, może do osób, które zaangażowały się w pomoc w organizacji przeglądu? Na pewno wielkie podziękowanie Malborskiemu Centrum Edukacji i Kultury, którzy byli naszym współorganizatorem, Banku BPH, który był głównym sponsorem dzisiejszej imprezy i bardzo się włączył, jak również naszym rodzicom, którzy poprzez nawet nie propagowanie swoich małych przedsiębiorstw, bo nie chcieli zostać anonimowi, ale bardzo czynnie uczestniczyli. Bardzo również dziękujemy klubowi za to, że użyczył nam tej sali, że mogliśmy w niej właśnie przygotować ten przegląd. A teraz daję Pan wyprawie na turystyckich zabawie. Nie patrzeć na te kolory, jak to było do tej pory. TV Regionalna24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.